Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Czasami zadajemy pytanie, ile razy mamy przebaczyć. Jak długo ma Pan darować czyjeś występki? Nie ma na to żadnego limitu. Zawsze powinniśmy okazywać miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Tę prawdę przypomina nam nasza święta, w której uczestniczymy. Uobecnia na te wydarzenia zbawcze, przez które dokonało się nasze odkupienie z niewoli grzechu. Podczas naszej modlitwy przypomnijmy sobie słowa Chrystusa z krzyża. Ojcze, przebacz mi. W tej pierwszej mszy świętej chcemy Panu Bogu polecać następujące intencje. Ksiądz Krzysztof modli się za świętej pamięci Franciszka Pichta w mszy świętej gregoriańskiej. Ja natomiast wypraszam łaskę miłosierdzia dla świętej pamięci rodziców Gertrudy i Emila Gabowskich. By łaska Bożego przebaczenia stała się naszym udziałem, najpierw przez szczery akt żalu wyraźmy skruchę za popełnione przez nas grzechy i zaniedbania. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czytamy z księgi proroka Daniela. Powstawszy, Azariasz tak się modlił, a otwarłszy usta, mówił pośród ognia. Nie opuszczaj nas na zawsze, przez grunt na święte Twe imię, nie zrywaj Twego przymierza. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez grunt na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka, Twego świętego, Izraela. Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo, jak gwiazdę na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Nie ma obecnie władcy, proroka ani wodza, ani całopalenia, ani ofiary, ani darów pokarmowych, ani kadzielnych. Nie ma gdzie ofiarować Tobie pierwotni i doznać Twojego miłosierdzia. Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie, jak całopalenie z baranów i cielców i z tysięcy tłustych owiec. Tak niechaj dziś będzie nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba, ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca. Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twojego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne. Panie, oto Słowo Boże. Amen.
ze względu na dobroć Panie. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego. On jest łaskawy i miłosierny. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawinił względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, pokaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: pokaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i trącił go do więzienia, dopóki nie oddał mu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego wezwawszy go rzekł: sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoją współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczynił Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swoim bratom. Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj w tej Ewangelii dotykamy tematu miłosierdzia. Miłosierdzia, do którego sami jesteśmy wezwani, dlatego że jesteśmy obdarowywani miłosierdziem nieustannie. Święty Piotr przychodzi do Pana Jezusa i pyta: ile razy mam przebaczać, jeśli brat mi zawinił względem mnie? Czy aż 7 razy? To pytanie pewnie spowodowane było jakimś bardzo konkretnym doświadczeniem życiowym. Ile razy? Jak długo mam jeszcze cierpieć? Jak długo mam się
wobec nas grzeszą, którzy wyrządzają nam krzywdę. Ile razy, jak długo, znowu to samo. To się powtarza. Powtarza się to, że drugi człowiek nas rani. Tak samo jak powtarza się to, że my grzeszymy. Teraz, kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, dostępujemy miłosierdzia. Obojętnie, ile razy byśmy tak grzeszyli, jakie by nie były nasze grzechy. Jeśli tylko jest w nas to pragnienie pojednania się z Panem Bogiem, jeżeli jest w nas to pragnienie nawrócenia, jeżeli jest w nas to pragnienie otrzymania tej łaski, Bóg nam ją daje. Dlatego, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu względem nas jest wierny. Pan Bóg jest wierny swojemu przymierzu, o tym też była mowa w pierwszym czytaniu. Kiedy Izraelici, nie mając miejsca do modlitwy, nie mając świątyni, cały czas pamiętają o tym, że Bóg jest wierny. Cały czas pamiętają o tym, że chociaż nie mają możliwości, żeby zgromadzić się w miejscu świętym, które było szczególnie naznaczone Bożą obecnością, to jednak Pan Bóg cały czas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem jest. I oni zwracają się do Niego w tej modlitwie. Dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu się od nas nigdy nie odwraca. Bóg w swoim miłosierdziu nigdy się nie męczy. I teraz my także, dostępując z tego miłosierdzia, powinniśmy się takiego miłosierdzia od Pana Boga uczyć. Jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu, mówi Pismo Święte, mówi Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii, nie otrzyma miłosierdzia od Pana Boga. Dlatego, że Pan Bóg wylewa je na nas obficie, wylewa je na nas nieustannie. To jest ten zdrój łaski, który płynie w naszym kierunku cały czas. I my, doświadczając tego miłosierdzia, sami mamy być miłosierni, sami mamy stać się takim naczyniem, przez które Pan Bóg będzie wylewał miłosierdzie na drugiego człowieka. Dlatego Chrystus mówi, nie mówi ci, że aż 7 razy. 77 razy. Musimy w całej pokorze spojrzeć na swoje życie i na swoje serce. I wtedy, kiedy ktoś nas zrani, kiedy ktoś wobec nas, ktoś nam wyrządzi jakąś krzywdę i będziemy tacy zawzięci w tej złości, w tym gniewie do drugiego człowieka, nie będzie w nas pragnienia przebaczenia, przypomnijmy sobie po pierwsze to zdanie z Ewangelii, to zdanie Chrystusowe. Nie 7 razy, 77 razy. A potem w wielkiej pokorze spójrzmy w swoje serce i przypomnijmy sobie, jak często my potrzebujemy miłosierdzia od Pana Boga. I że za każdym razem przychodzimy do Niego z tą samą świeżą. Znowu mi się nie udało, znowu te same rzeczy, znowu te same słabości, znowu te same upadki. A Jezus mówi, ja odpuszczam Tobie grzech, idź w pokoju. Abyśmy i my byli siewcami pokoju i abyśmy my byli zdolni do takiego przebaczania, które jest na wzór przebaczania samego Boga. Pan Bóg nie tylko przebacza nam grzechy, ale pragnie też wspierać potrzebnymi łaskami. Niech z naszych serc popłynie do Niego woda na modlitwa. Módl się za wszystkich chrześcijan, aby nieustannie w każdej sytuacji przebaczali tym, którzy ich krzywdzą. A jeśli potrafią przebaczyć, by wzywali Boga, by dał im tę łaskę przebaczenia, sam przez nich przebacza. Ciebie prosimy. Módl się o zdrowie dla chorych i siłę dla ich bliskich. Proś o intencje lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, zwłaszcza tych, którzy diagnozują, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzenienia się koronawirusa.
módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy Wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuło nad nami każdego dnia. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, którzy służą posługą w konfesjonalnym, aby pamiętali o tym, że są bardziej szafarzami Bożego miłosierdzia niż sędziami ludzkich sumień. Ciebie prosimy. Dobremu Bogu polecajmy też zmarłych na skutek koronawirusa oraz świętej pamięci Franciszka i ich tam rodziców Gertrudę i Emila Grabowskich, aby Pan przyjął ich do swojej chwały i obdarzył ich szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy. Módl się za nas samych, abyśmy wciąż trudzili się nad tym, aby przebaczać drugiemu człowiekowi, który nas krzywdzi, i byśmy pamiętali, że tak jak Bóg nam przebacza, tak i my innym mamy obowiązek przebaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, wierzymy, że nasze modlitwy dotarły do Ciebie i zostały przyjęte. Niech to, co otrzymamy od Ciebie, posłuży nam wszystkim do zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden ten, co zmienia się Chrystusa, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej
Pański zawsze będzie z Wami. Dobrze, każdy sobie znak. Zmieni.
Duchu Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu.